okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Walki uliczne. Zapraszam na odcinek podcastu typu Archeo, w którym cytuję rewelacyjne fragmenty monografii z 1928 roku dotyczące pracy wywiadu politycznego i rozpoznania wojskowego w trakcie tzw. Małej Wojny, czyli walk ulicznych w zbuntowanych miastach. Transkrypcję tego odcinka podcastu znajdziesz na blogu typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl, gdzie serdecznie Cię zapraszam. Ponadto serdecznie dziękuję za lajki i komentarze we wszystkich mediach społecznościowych na czele z YouTube'owym kanałem szpiegul.pl. Dzięki nim te całe durnowate algorytmy wyciągają materiały na wyższe pozycje, wskutek czego materiały docierają do dalszych zainteresowanych osób. A przecież o to chodzi. I dlatego proszę Cię o więcej. Na początek to tyle i zaczynamy! Dzieło Grota. Dowódca Armii Krajowej, generał brygady Stefan Rowecki, znany najbardziej pod pseudonimem Grot, miał niemałe kwalifikacje do organizowania i dowodzenia konspiracją typu miejskiego. Posiadał on ogromny dorobek twórczy w zakresie piśmiennictwa militarnego. W II Rzeczpospolitej, a w zasadzie to do 1942 roku, czyli już pod okupacją i w czasie istnienia podziemnego państwa polskiego, opublikował 114 różnych prac dotyczących najistotniejszych zagadnień współczesnego wówczas pola walki. Ale okazuje się, że nie są to sprawy przebrzmiałe. Wiele opracowań prezentuje myśl wojskową aktualną w dniu dzisiejszym. Jednym z takich dzieł jest monografia Walki uliczne z 1928 roku, znajdująca się w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jej reprint jest do zakupienia w księgarniach, przynajmniej tych internetowych, a i oryginał w formie cyfrowej dostępny jest zupełnie za darmo. Generał Grot w 1928 roku, podpułkownik Sztabu Generalnego, zawarł w tej książce kwintesencję doświadczeń rewolucyjnych w Europie po I wojnie światowej oraz walk okresu zamachu stanu 1926 roku w Polsce. Stworzył rewelacyjne opracowanie dotyczące małych wojen prowadzonych na obszarach miejskich. I w dzisiejszym odcinku podcastu przytoczę te fragmenty, które dotyczą wykorzystania wywiadu politycznego oraz rozpoznania wojskowego. Jeśli masz już za sobą odcinki podcastu dotyczące organizacji pracy wywiadowczej organizacji bojowej, Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej, to na pewno zwrócisz uwagę na to, jak wiele doświadczeń z tamtych lat zostało wykorzystanych w przedmiotowym opracowaniu przez generała Roweckiego. Monografia ta składa się z 18 rozdziałów i 6 załączników, w tym dokładnych map szkiców. Rozdział pierwszy. Powstawanie ruchów. Rozdział drugi. Warunki tłumienia ruchów. Rozdział trzeci. Charakterystyka terenu walk ulicznych. Rozdział czwarty to ogólne zasady działań w mieście. Piąty. Użycie poszczególnych rodzajów broni i środków walki, siła i skład oddziałów uspokajających, ich koncentracja i przewóz. Rozdział szósty. Dowództwo. I w końcu rozdział siódmy. Wywiad. Ale nie tylko tam jest o wywiadzie. Rozdział ósmy. Łączność. Rozdział dziewiąty. Organizacja tyłów, zaopatrzenia i ewakuacji. Rozdział 10. Działania pomocnicze. 11. Marsz przez miasto objęte rozruchami. 12. Zachowanie się wojska wobec tłumu. 13. Oczyszczanie z tłumu placu, ulic i ogrodzonej części miasta. 14. Fortyfikacja w walkach w mieście. 15. Walka o budynek. 16. Walka o ulicę. 17. Walka o pewną część miasta. 18. Walka o miasto w rękach zbuntowanych. I załączniki dotyczące czerwonej strategii, czyli zbrojnej walki klasowej, regulaminu walki domowej w ZSRR, zamachu komunistycznego w Hamburgu w 1923 roku, powstania komunistycznego w Bułgarii w 1923 roku,
zamachu komunistycznego w Tallinie, w Rewlu w 1924 roku, doświadczeń z berlińskich walk ulicznych 1919 roku. Jak zapewne widzisz w swej wyobraźni, warto przeczytać całą tę książkę. W końcu to niecałe 300 stron. Wywiad. Cytuję teraz rozdział ogólny dotyczący wywiadu, zachowując oryginalną pisownię. W działaniach mających na celu stłumienie rozruchów nigdy nie będzie za wiele starań poświęconych zdobyciu wiadomości, od ich bowiem wartości w dużej mierze zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Wywiad na początku akcji uspokajającej. Jeśli chodzi o początkowe wyjaśnienia położenia, przed rozpoczęciem jeszcze akcji uspokajającej, to dowództwo wojskowe nawiązuje przede wszystkim ścisłą łączność z władzami cywilnymi, policją i ich organami wywiadowczymi. Stamtąd czerpie niezbędne wiadomości, wykorzystując dla siebie istniejący już tam aparat wywiadowczy. Lecz doświadczenia niemieckich walk domowych w 1919 roku wykazały, że w wielu wypadkach nawet całkowite przejęcie cywilnego władz administracyjnych aparatu wywiadowczego nie wystarcza i że w pewnych warunkach, przy poważniejszych rozruchach, dowódca wojskowy powinien być gotów stworzyć sobie własny aparat wywiadowczy. Tylko bowiem w ten sposób będzie mógł mieć pewność, iż będzie informowany na czas i należycie. Wywiadowcy używani w warunkach rozruchów i walk ulicznych muszą być specjalnie pewni, zaufani i umiejący dochować bezwzględnej tajemnicy, a poza tym sprytni i zdolni. Muszą umieć przystosowywać się do miejscowych warunków, umieć obcować z ludźmi i z tłumem. Wywiadowcy ci powinni niejednokrotnie wejść w styczność z przedstawicielami, a najlepiej z przywódcami wszelkich ugrupowań i stronnictw, również i wrogich obecnemu rządowi. Materiałem niezbędnym, typowo pomocniczym przy pracy wywiadowczej będą plany miasta. Na planach tych należy zaznaczyć wszystkie najważniejsze obiekty miejskie, obszary nadające się specjalnie do obrony, miejsca, gdzie mogą nastąpić przypuszczalnie główne skupienia zbuntowanych i tym podobne. W razie przedłużania się działań w mieście dobrze będzie za pośrednictwem miejskich litografii przygotować większą ilość planów miasta o bardzo dużej podziałce z przeznaczeniem ich dla oddziałów biorących udział w akcji uspokajającej. Wywiad w warunkach, które poprzedzają, a potem towarzyszą czynnemu wystąpieniu wojska, nie będzie rzeczą łatwą. Musi on właściwie obejmować dwie dziedziny wiadomości – polityczne i wojskowe. Stąd też wynika konieczność wywiadu politycznego i wywiadu wojskowego. Wywiad polityczny musi objąć dokładne poznanie sytuacji politycznej i prądów nurtujących w społeczeństwie, a więc stosunków partyjnych, nastroju ludności, przywódców, stanowiska władz cywilnych, prasy. Jaki jest stan i nastrój organizacji cywilno-półwojskowych, to są stowarzyszenia wojskowe, strzeleckie i inne. Na pomoc jakich organizacji publicznych lub sfer społeczeństwa może liczyć akcja wojskowa? Jaki jest stan zakładów użyteczności publicznej, gazownia, elektrownia, wodociągi? Wywiad wojskowy zaś musi objąć stan wojska w danym mieście, a szczególnie stan jego pewności i możliwości użycia do działań. Gdzie są składy z amunicją, żywnością, stacja telegraficzna i telefoniczna, więzienie i tym podobne, stan dworców i ramp kolejowych, jakie budynki, obiekty lub obszary nadają się specjalnie do obrony lub natarcia. Należy tutaj przygotowanie planów i szkiców miasta z dyslokacją różnych oddziałów, obiektów i urządzeń. Stan wyszkolenia i uzbrojenia różnych organizacji półwojskowych, strzeleckich i sportowych, jaką przedstawiają siłę, która zależnie od ich nastroju i zaopatrywań politycznych, to powinien wyświetlić wywiad polityczny, może być uważana za wzmocnienie lub też osłabienie sił rządowych. Aby wywiadowcy nic z niezbędnych wiadomości nie zapomnieli, dobrze jest dawać im kwestionariusz z szeregiem pytań, na które powinni odpowiedzieć. Dla informacji podaję niżej dwa przykłady takich pytań,
opracowanych według tej metody, którą zastosowali Niemcy w czasie rozruchów w latach 1918-1919. Kwestionariusz polityczny. Kwestionariusz do wywiadu politycznego w miejscowości N. Pierwsze. Jaka jest przynależność administracyjna miejscowości N? Powiat, województwo. Jaka jest ilość mieszkańców? Jaki stan przeważa? Robotniczy, inteligencki, urzędniczy? Jaki był stosunek głosów podczas ostatnich wyborów? Drugie. Jakie jest zachowanie się, zabarwienie partyjne stowarzyszeń robotniczych? Jakie większe przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe znajdują się w danej miejscowości? Gdzie mieszka większość robotników? Czy mają broń? Czy należy liczyć się z ich zbrojnym oporem? Jaką działalność przejawia Rada czy Komitet Robotników? Trzecie. Jakie są stowarzyszenia lub organizacje nierobotnicze występujące wrogo przeciw rządowi? Kto do nich należy? Czy członkowie tych organizacji lub stowarzyszeń mają broń? Czy należy się liczyć z ich zbrojnym oporem? Czwarte. Jakie są stosunki narodowościowe? Czy w związku z tym część ludności nie jest wrogo usposobiona do rządu? Jakie są tego dowody? Czy jest uzbrojona? Piąte. Na poparcie jakich organizacji politycznych lub społecznych może liczyć akcja rządowa? Szóste. Czy panuje spokój i porządek? Czy nie zachodziły wypadki zamachów na ludzi lub na mienie? Siódme. Czy urzędują jeszcze władze cywilne? Sądy, administracja, policja. Jaki jest podział miasta na okręgi policyjne? Ósme. Wykaz kierowniczych osobistości. W zarządzie państwowym, miejskim, w policji, w prasie, w przemyśle, w radach i komitetach robotniczych, w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, sportowych, innych organizacjach lub stowarzyszeniach. Dziewiąte. Co myślą osobistości wymienione pod pytaniem ósmym o zbrojnej interwencji? Czy wkroczenie wojska powinno być uprzednio ogłoszone, czy też ma nastąpić w formie zaskoczenia? Dziesiąte. Wykaz podżegaczy, przywódców ugrupowań o nastrojach przeciwpaństwowych. Czy popełnił który z nich jakieś przestępstwo i jakie? Czy zostało wdrożone przeciwko niemu śledztwo sądowe? Przy osobach wymienionych pod pytaniami 7, 8 i 10 podać ich charakter i sposób postępowania z nimi, aby osiągnąć swoje zamierzenia. I w końcu pytanie 11. Jaka jest prasa kierownicza, jej kierunki partyjne, redaktorzy pism? Kwestionariusz wojskowy. Kwestionariusz do wywiadu wojskowego w miejscowości N. Pierwsze. Jakie są stosunki na stacji kolejowej? Gdzie znajdują się rampy? Jakiej są długości? Drugie. Jakie budynki muszą być bezwzględnie zajęte? Załączyć do tego propozycję w związku z ich obroną lub natarciem na nie. Trzecie. Dokąd powinny być skierowane główne siły wojskowe? Czwarte. Czy znajdują się w mieście odcinki łatwe do zagrodzenia, koryta rzek, tunele, zwężenia ulic? Piąte. Jakie oddziały wojskowe znajdują się na miejscu? Jakie jest ich zadanie, nastroje, poglądy, wpływy i ich pewność? Szóste. Czy znajduje się Straż Obywatelska lub jaka inna podobna organizacja? Jakie jest ich zadanie, nastroje, poglądy i wpływy, ich pewność? Siódme. Gdzie znajdują się składy broni? Ósme. Czy ludność może dostarczyć wojsku łączników? Kto ich przyśle? Dziewiąte. Gdzie można zakwaterować wojsko? Gdzie znajduje się główny kompleks kwater? Gdzie są stajnie? Dziesiąte. Czy jest urząd żywnościowy? Jedenaste. Gdzie znajdują się szpitale, ambulatoria lub inne urządzenia sanitarne? Gdzie znajdują się łaźnie i odwszalnie? Dwunaste. W jakim położeniu znajduje się poczta, telegraf, kolej żelazna?
w jakim zaś zakłady gazowe, elektrownia i wodociągi. Rozpoznanie i wywiad w walkach ulicznych. Jeśli chodzi o wywiad już w czasie samych walk ulicznych, to rola jego jest bardzo zbliżona do wywiadu w zwykłej wojnie polowej. Każde działanie wojenne zaczynać się bowiem musi od rozpoznania, od wywiadu. W działaniach zaczepnych chodzi o rozpoznanie ugrupowania przeciwnika, o zbadanie miejscowych warunków terenowych, a stąd o wywnioskowanie, co może chcieć uczynić przeciwnik. W działaniach obronnych chodzi o zbadanie warunków terenowych odnośnie do własnej obrony oraz co do możliwości natarć przeciwnika, a dalej o rozpoznanie jego zamierzeń zaczepnych. W jednym i drugim wypadku rozpoznanie i wywiad są punktem wyjścia dla dalszych działań. W walkach ulicznych, gdy chodzi o stłumienie rozruchów siłą, rola i znaczenie rozpoznania oraz wywiadu wzrastają niepomiernie, gdyż poza koniecznością jego z punktu widzenia samej walki przybywają jeszcze bardzo liczne zagadnienia natury politycznej, mające na celu rozpoznanie pewności własnych oddziałów lub słabych stron przeciwnika. Trudniejsze natomiast bez porównania są same warunki przeprowadzenia rozpoznania i wywiadu w czasie walk ulicznych. Wpływa na to cały szereg czynników. Przeciwnik zazwyczaj jest nieokreślony i z trudnością wzrokowo uchwytny. Są to bowiem w całej masie ludności miasta nieliczne grupki cywilnych, rozmaicie przy tym uzbrojonych. Warunki obserwacji są ogromnie utrudnione z powodu ograniczenia pola widzenia jedynie do korytarzy ulic, gdyż mury i dachy budynków skrywają wszystko to, co się w nich lub za nimi znajduje, a obserwacja z dachów i wież jest również praktycznie żadna. Decentralizacja oddziałów przeciwnika, rozrzuconych pomiędzy kompleksami domów i ulic oraz doskonałe dla nich warunki ukrycia. Wykorzystanie z powyższych względów lotnictwa lub balonów na uwięzi jest ogromnie ograniczone. Z wyżej wyszczególnionych względów tak ważny dział rozpoznania, jakim jest bezpośrednia obserwacja pola walki, sprowadzona zostaje do bardzo niewielkich rozmiarów. Niemal cały ciężar rozpoznania spoczywa natomiast na wywiadzie agencyjnym, na rozpoznaniu przez walkę, jak również na wypytywaniu ludności i badaniu jeńców. Wywiad agenturalny. Wywiad agencyjny, czy to za pośrednictwem wojskowych przebranych po cywilnemu, czy też ochotników z pomiędzy ludności, przychylnej rządowej akcji uspokajającej, jest głównym źródłem wiadomości. Tylko bowiem przez dotarcie wywiadowcy do miejsca rozmieszczenia środków walki przeciwnika, przez stwierdzenie ugrupowania jego sił pośród zabudowań oraz przez osobiste zbadanie nastroju panującego w jego szeregach, można mieć wiadomości, na których będzie się w stanie zbudować swoje zamiary i plan działania. Na ogół w walkach w mieście wobec niewielkich odległości, na których toczą się działania, nie ma większych trudności z przesyłaniem na czas wiadomości zdobytych drogą agencyjną. Wywiadowca zazwyczaj zdąży udać się w strefę działań zbuntowanych i powrocie z wiadomościami. Aby jednak zapewnić sobie na czas dostarczanie wiadomości, stosuje się nie tylko wysyłanie wywiadowców i oczekiwanie na ich powrót. Dobrze będzie założyć całą sieć wywiadowców rezydentów, która obejmie teren przewidzianych działań uspokajających. Wspomnieni wywiadowcy, znajdując się w stale najważniejszych punktach przyszłych starć, będą obserwować i przesyłać swe spostrzeżenia dowództwu akcji uspokajającej. Przesyłanie tych wiadomości najlepiej dałoby się uskutecznić przez telefon, co jest ułatwione w razie posiadania w swych rękach centrali telefonicznej oraz wobec wielkiej ilości najróżnorodniejszych przewodów przebiegających w mieście. Można do tego również użyć gołębi pocztowych, względnie jako gońców, kobiet lub dzieci.
Jako wywiadowców rezydentów dobrze jest wyznaczać osoby zamieszkałe stale w danym obszarze, gdyż w razie przedłużania się walk będzie ogromnie utrudniony pobyt ludzi obcych, niezamieszkałych już poprzednio, w strefie zajętej przez zbuntowanych. Rozpoznanie. Rozpoznanie przez walkę jest w większości przypadków jedynym środkiem zdobycia wiadomości, szczególnie gdy wywiad agencyjny zawiedzie. Do rozpoznania bowiem ugrupowania przeciwnika i do stwierdzenia rozmieszczenia jego poszczególnych środków walki, karabinów maszynowych, moździerzy piechoty i tym podobnych, ukrytych doskonale w budynkach lub za murami czy parkanami, trzeba będzie wysyłać własne patrole czy oddziały, które by ściągnęły na siebie ogień nieprzyjacielski i w ten sposób, przynajmniej w ogólnych zarysach, wyjaśniły położenie. Wypytywanie ludności. Wypytywanie ludności jest w walkach ulicznych specjalnie ważnym środkiem zdobycia wiadomości. Mimo bowiem walk, mimo że miasto zostanie zazwyczaj rozdzielone frontem bojowym na dwie części, życie nowoczesnego miasta nie może zamrzeć zupełnie. Mimo walk i strzałów kipi ono w dalszym ciągu w sposób tylko jak gdyby ukryty. Dziesiątki tysięcy mieszkańców muszą załatwić swe sprawy bieżące, zdobyć środki istnienia dla swych rodzin, dostarczyć im żywności. Stąd więc mimo surowych zakazów, mimo odgrodzenia części miasta barykadami, drutami kolczastymi i ogniem, ruch w obrębie miasta trwa w dalszym ciągu i stąd też ludność nie biorąca udziału w walce, a obserwująca jedynie wypadki, może być doskonałym źródłem wiadomości. Naturalnie przy wypytywaniu ludności trzeba być bardzo ostrożnym, aby nie stać się ofiarą prowokacji lub nie być umyślnie wprowadzonym w błąd. W tym celu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na osobę wypytywanego, jego pochodzenie, przynależność do klasy społecznej, zapatrywania społeczne i polityczne. Doświadczenia ubiegłych walk domowych wskazują, że przy wypytywaniu ludności należy przede wszystkim wykorzystywać lekarzy, duchowieństwo, nauczycieli, kupców, urzędników pocztowo-telegraficznych i ogólnie pracowników państwowych. Gdy z wyżej wyszczególnionych zawodów nie można wypytywać dostatecznie nikogo, lepiej ograniczyć się do wybadania kobiet i dzieci, niż zwracać się do osób, których zamiary są niewiadome, a które mogą mieć za zadanie rozmyślnie wprowadzać w błąd wojsko rządowe. Badanie jeńców. Badanie jeńców nie różni się w zasadzie od wypytywania ich w czasie zwykłych działań wojennych. Naturalnie, wypytując ich, trzeba uwzględnić wszystkie te wiadomości, które są cenne dla sprawy tłumienia rozruchów. Na przykład wywiad polityczny. Przekazywanie informacji. Przekazywanie wiadomości i czas, w którym zostaną one dostarczone zainteresowanym dowództwom, jest jedną z najpoważniejszych trosk każdego dowódcy. Zasada regulaminowa, że tylko te wiadomości mają wartość, które zostaną na czas dostarczone, ma specjalne znaczenie w walkach ulicznych z powodu ograniczonego pola widzenia, chociaż wobec działań na ograniczonych przestrzeniach to dostarczenie wiadomości w mieście jest bardziej ułatwione. Trzeba jednak zawczasu przy robieniu planu poszukiwania wiadomości ułożyć sobie drogi i środki przekazywania. Jeśli chodzi o wywiad agencyjny, jak już wspomniano uprzednio, musi się starannie przygotować środki, za pomocą których wiadomości zostaną dostarczone. Warto utworzyć sobie tutaj specjalne, doskonale ukryte i zakonspirowane szlaki przekazywania, obsługiwane przez telefon, gołębie pocztowe i łańcuch sztafet z gońców kobiet i dzieci. W celu przyjmowania nadchodzących wiadomości ze źródła agencyjnego, jak również z rozpoznania przez walkę, warto zorganizować coś w rodzaju wysuniętych składnic meldunkowych, skąd zebrane wiadomości zostaną przekazane dowództwu działań wojskowych oraz zainteresowanym dowódcom. Propaganda. W
strefie miasta objętej działaniami zbuntowanych praca wywiadu agencyjnego ściśle wiąże się z zadaniami propagandy. Już poprzednio, czyli w rozdziale drugim, podkreślano znaczenie oddziaływania na opinię publiczną, znaczenie propagandy wśród ludności, a w szczególności wśród sił zbrojnych uzbuntowanych. Wywiad wraz ze swą ewentualną siecią wywiadowców rezydentów może oddać tutaj nieocenione usługi. Przez systematyczne bowiem rozsiewanie wiadomości niepomyślnych i niekorzystnych dla zbuntowanych, przez stałe osłabianie ich zapału i pewności siebie, można osiągnąć w dziedzinie akcji uspokajającej wprost zdumiewające wyniki. Naturalnie działalność propagandowa musi iść w parze i równolegle z energiczną działalnością zaczepną na froncie bojowym. Samą bowiem agitacją bez zdecydowanych, druzgoczących uderzeń nie da się najczęściej złamać oporu zbuntowanych, którym udało się już zorganizować swoje siły. I przejdę wobec tego do krótkiego fragmentu rozdziału drugiego, dotyczącego roli propagandy w tłumieniu rozruchów, cytuję. Rozruchy przygotowują czynniki destrukcyjne propagandą. Z drugiej zaś strony propaganda jest również środkiem walki z rozruchami. Każdą akcję wojskową poprzedzić powinna planowa i przygotowana akcja polityczna, stworzyć takie położenie polityczne, rzucić takie hasła lub dać takie oświetlenie wypadków, aby zbuntowani znaleźli się w odosobnieniu, aby ogół obywateli ich potępił, to znaczy zabezpieczyć własne wojsko przed ewentualnymi wahaniami, to znaczy stworzyć u ludności przychylny nastrój do działań wojska, to osiągnięcie nieraz już dużej części dzieła bezkrwawego stłumienia rozruchów. Naturalnie cała ta akcja polityczna, ta propaganda mająca osłabić stanowisko zbuntowanych, leży przede wszystkim w kompetencjach władz cywilnych, administracyjnych. Lecz dowództwo wojskowe powinno być gotowe w pewnych sytuacjach stworzyć sobie własny aparat propagandy, aby za jego pośrednictwem poprowadzić ściśle z działaniami wojskowymi również całą akcję propagandowo-polityczną. I przypis do tej właśnie części. Znaczenie akcji propagandowej przy tłumieniu rozruchów stwierdzają specjalnie silnie bolszewicy w całym szeregu swych wydawnictw omawiających zasady i warunki tłumienia rozruchów. Podkreślają to również Niemcy na podstawie swych doświadczeń w walkach 1919 roku ze Spartakusowcami. Zdobywanie miasta. Podczas walk o miasto w rękach zbuntowanych, bez przeprowadzonego starannie wywiadu nie sposób jest powziąć plany działania, nie można przygotować i przeprowadzić samego natarcia, wykorzystując wszystkie środki wywiadu. Lotnictwo agentów, wypady oddziałów itd. Nacierający powinien z jednej strony zdobyć szereg koniecznych wiadomości o znaczeniu ściśle wojskowym, z drugiej zaś musi poprowadzić całą akcję propagandową mającą na celu osłabienie ducha obrońców i zdemoralizowanie ich. Wywiad wojskowy musi wyjaśnić ilość czynnych obrońców, zapasy broni i amunicji oraz żywności, przebieg i stan pierwszej, czyli zewnętrznej linii obronnej, podział obrony miasta na rejony, gdzie główny rdzeń obrony, przypuszczalne rozmieszczenie odwodów artylerii obrońcy. Zaś równolegle z walkami o miasto, będące w rękach zbuntowanych, należy korzystać z propagandy. Do celów propagandy wywiad musi dostarczyć całego szeregu wiadomości, które można by potem należycie wyzyskać, a więc nastrój w mieście, stosunek ogółu ludności do zbuntowanych, ewentualne prądy przeciwne hasłu ostatecznej obrony miasta, osoba dowódcy zbuntowanych oraz jego najbliższego otoczenia i stosunki zaprowiantowania w mieście, położenie materialne, zdrowotne mieszkańców itd. Rola propagandy w walce o miasto zajęte przez zbuntowanych jest ogromna. Nieodłącznym towarzyszem takiej obrony miasta jest wywiązujący się tam wkrótce brak dostatecznej ilości środków żywności. Trudno o lepszy grunt do propagandy, gdy tysiące mieszkańców cierpieć będą głód i niedostatek. Należycie wyzyskane hasła, błędy czy słabostki zbuntowanych, a szczególnie ich przywódców, mogą szybko obrócić ludność miasta przeciw tym, którzy przygotowują obronę.
Do przeprowadzenia propagandy służą agenci specjalnie w tym celu wysłani oraz odezwy i pisma zrzucane z płatowców. Umiejętnie przeprowadzona propaganda może dać imponujące wyniki. Obrońcy poczują się tak słabi wobec siły zbrojnej osaczającej miasto oraz wobec wrogiego lub nieprzychylnego stosunku części ludności, że samo natarcie będzie uproszczone i ograniczy się właściwie do schwytania przywódców buntu. Walka o ulicę. Wywiad powinien objąć stwierdzenie, jak przeciwnik zorganizował obronę ulicy, obsada barykady, obrona w domach do niej przyległych, plan budynków, podwórzy w rejonie ulicy, jakimi środkami walki rozporządza obrońca, w szczególności rozmieszczenie jego karabinów maszynowych. Czy przy forsowaniu ulicy można do akcji oskrzydlającej wykorzystać sąsiednie podwórza i zabudowania? Czy dachy domów pozwolą na posuwanie się natarcia górą po dachach? Na podstawie tak zebranych danych oraz w związku z przytoczonymi rozważaniami, dowódca oddziału wojska, któremu powierzono zadanie sforsowania ulicy, ustali, czy będzie forsował ulicę wprost, czy przy pomocy zdobywania domów, czy też zastosuje równocześnie obydwie te metody działania. Zaś podczas walk o pewną część miasta powziąć plan działania można jedynie po przeprowadzonym wywiadzie i zdobyciu wiadomości, z których oto najważniejsze. Gdzie są zbuntowani i jakimi rozporządzają siłami oraz środkami walki? Gdzie może być kierownictwo buntu? Gdzie jest główny rdzeń obrony? Gdzie jest ich najsłabsze miejsce nadające się do uderzenia? Na podstawie zebranych wiadomości powinno się zaznaczyć na szczegółowym planie miasta wszystkie szczegóły przygotowań miasta do obrony, poszczególne ufortyfikowane budynki i ulice, linie obrony, poszczególne rejony obrony i główny rdzeń obrony, główne linie komunikacyjne i tym podobne. Należy również na tym planie uwidocznić miejską sieć telefoniczną, dane o zaopatrzeniu miasta w wodę, o oświetleniu elektrycznością względnie gazem i tym podobne. Zdobywanie budynku. Natarcie na budynek musi poprzedzić staranny i szczegółowy wywiad przeprowadzony bądź to przez agentów, bądź to przez zwiady patroli i wypady większych oddziałów piechoty. Wywiad powinien objąć plan budynków, podwórza, rozkład poszczególnych izb, ubikacji, korytarzy, klatek schodowych i tym podobne. Wyszukanie i zbadanie najlepszych dróg podejścia, zbadanie w jaki sposób sąsiednie domy mogą ułatwić natarcie, czy to przez wykorzystanie dachów, czy też przez przebicie się przez sąsiadujące ściany, aby oddziały szturmujące tymi drogami mogły wedrzeć się na dach lub do wewnątrz bronionego budynku. Wyszukanie i stwierdzenie miejsc rozmieszczenia karabinów maszynowych, a więc przede wszystkim balkony, występy lub wklęśnięcia budynku, piwnice, skąd karabiny maszynowe mogą razić bez martwego pola, sąsiednie budynki, skąd karabiny maszynowe mogą flankować podejścia do zdobywanego budynku i tym podobne, a na podstawie analizy tych danych określenie stref nieobjętych ogniem karabinów nowych obrońców. Gdzie dowódca może mieć wyjścia przygotowane do wypadu lub do odwrotu? Sposób zabarykadowania bram, drzwi i tak dalej. Plany miasta są tutaj niezbędnym materiałem do przygotowania natarcia, a mapy katastralne, plany hipoteczne i zdjęcia lotnicze mogą oddać ogromne usługi. Na podstawie powyższych wiadomości dowódca oddziału nacierającego powinien przeprowadzić sobie rozważania jak poniżej. Jak odciąć obrońców od zewnątrz? Gdzie mogą być drogi podejścia nieobjęte ogniem obrońcy? Za pomocą jakich środków obezwładnimy obrońców w czasie posuwania się natarcia, gdy brak jest dróg podejścia nieobjętych ogniem przeciwnika? W razie zastosowania przygotowania artyleryjskiego, kiedy budynek będzie gotów do natarcia? Jakie są zadania poszczególnych kolumn nacierających? I jak obrońcom odciąć odwrót? Tylko podobne
Staranne rozważenie położenia i szczegółowa, racjonalna jego ocena pozwoli dowódcy przeprowadzić należycie tak trudne działanie, jakim jest w walce ulicznej opanowanie, zacięcie bronionego budynku. I na dziś byłoby to na tyle. Ja opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, wywiadowców, analityków, bezpieczników, strategów biznesowych oraz każdą osobę zainteresowaną tematyką. I niezmiennie pozostaję na stanowisku, iż praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już dobrze o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Być może chciałbyś podzielić się ze mną jakimiś pytaniami lub sugestiami? Możesz to zrobić pisząc e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl albo bezpośrednio w komentarzu na blogu lub pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. I mam do Ciebie ogromną prośbę. Poleć ten podcast OSS, Okiem Służb Specjalnych, przynajmniej jednej osobie spośród Twoich znajomych, a w ten sposób ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Pomogą mu również lajki i proste komentarze. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa. I zapraszam Cię serdecznie na blog. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe. Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu. Albo na blogu. Do usłyszenia. Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!